Podobnie jak w zeszłą niedzielę, dzisiaj również znajdujemy się nad Jordanem. Ewangelia mówi nam o Janie Chrzcicielu, który pokazuje na Jezusa i mówi: Oto, barany lub Dwa Dwaj jego uczniowie, którzy byli przy nim, którzy słuchali jego nauk, słysząc te słowa, zostawiają swojego dotychczasowego mistrza i idą za Jezusem. Bardzo Prosty i piękny obraz. Ktoś pokazuje nam Jezusa. Ktoś, kto dla nas jest ważny. A my jesteśmy w stanie zostawić wszystko i pójść za nim? No właśnie. Czy jesteśmy w stanie? Czy jesteśmy w stanie tak bardzo zaufać słowu? Ktoś mówi nam: oto Baranek Boży, oto zbawiciel. Czy odważy się zostawić taką swoją bezpieczną przystań i wyruszyć w nieznane wyruszyć w nieznane znaleźć nowego nauczyciela znaleźć Chrystusa i zostać jego uczniem znaleźć mistrza i przyglądać się jemu nie tyle by się czegoś nauczyć i pójść dalej ale by go naśladować zobaczcie uczniowie mówili swoim mistrzom nauczycielu gdzie mieszkasz? Zobaczyć, gdzie ktoś mieszka, to znaczy być przyjętym do jego domu. A w przypadku mistrza, rabie, rabina, być przyjętym do jego szkoły, zostać jego uczniem. Ale jak wspomniałem, nie, nie po to, żeby się czegoś nauczyć, ale żeby go naśladować. To dlatego. Tak często ta scena powołania łączy się ze słowem pójść za mną. E, dzisiaj również czytamy, że uczniowie poszli za Jezusem. Iść za kimś? To znaczy iść jego śladami. To znaczy stawiać swoje kroki w jego krokach, w jego śladach jego kroków. Bardzo ważne. To znaczy pójść za Jezusem. To będzie prawdziwe powołanie. Jeśli będę stawiał każdy prog, wkładając swoją nogę, swoją stopę w pozostawiony ślad Jezusa, który idzie przeze, przede mną. W zeszłym tygodniu nad Jordanem widzieliśmy powołanie, wybranie samego Jezusa. Tyś jest mój synu miłowany. W Tobie mam upodobanie. Ciebie wybrałem. Dzisiaj powołanie pierwszych uczniów. Chodźcie, a zobaczycie. Uczniowie poszli za Jezusem i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Bardzo wiele szczegółów. Poszli, zobaczyli, gdzie mieszka, pozostali, a to było około godziny dziesiątej. Każdy z nas ma takie swoje spotkanie, o którym może powiedzieć wiele detali. Krótkie słowo, rozmowa, może spowiedź. Może fragment kazania, piosenka, jakieś wydarzenie. Coś, co było początkiem naszej więzi z Jezusem. Naszego powołania właśnie. Pójścia za nim w życiu zakonnym, w życiu kapłańskim, w życiu małżeńskim, w życiu świeckim. Pójście za Chrystusem ma swój początek w konkretnym spotkaniu. Warto dzisiaj. Tej niedzieli, która mówi o powołaniu, o na początku roku, na początku przyglądania się swojej relacji z Chrystusem i wybierania Jezusa jako swojego mistrza, stawania się na nowo uczniem w jego szkole, warto przypomnieć sobie tę scenę swojego powołania. Scenę, w której to my zostaliśmy przez Jezusa wybrani, poszliśmy za nim. Bo może dzisiaj. Oddaliliśmy się trochę od tej swojej drogi powołania i czynimy wiele kroków, które nie są krokami po śladach Jezusa, ale zupełnie gdzieś obok, czasem nie nawet obok, a gdzieś w zupełnie innym kierunku. Ta niedziela może być okazją, by zatrzymać tą złą drogę i na nowo wrócić na tą właściwą. Pozostali u Niego. Pozostać w domu Jezusa, być w jego szkole, uznać w nim swojego mistrza, przyznać się do bycia jego uczniem. Do tego nas dzisiaj zaprasza ta Ewangelia, ta liturgia słowa, bo początek to pierwsze czytanie, opowieść o Samuelu, młodym człowieku, który jeszcze nie potrafi rozmawiać z Bogiem jeszcze nic go z Bogiem nie łączy, a zostaje powołany. To piękne. Jeszcze nie zna Boga. Jeszcze nic nie osiągnął, powiedzmy, w tej relacji z Bogiem, a zostaje wybrany. Czy nie podobnie z Piotrem? Oto Andrzej poznaje Jezusa, jest w jego domu, przychodzi do swojego brata, do Szymona i mówi: Znaleźliśmy Mesjasza, Chrystusa. Znaleźliśmy odkrycie Starego Testamentu, oczekiwanie Starego Testamentu. Wypełnienie tego, na co czekali przodkowie w osobie Jezusa z Nazaretu. Nad Jordanem pokazał go nam nasz mistrz, Jan, chrzciciel. I Andrzej przyprowadza Szymona do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego, to nie jest zwykłe spojrzenie, to jest takie dogłębne, przeżywające serce spojrzenie. Pierwszy raz się widzą. A Jezus mówi: Ty jesteś Szymon, a od tej pory będziesz nazywał się Czefas, Strzała, Piotr. I w Ewangelii Mateusza dopowie do tych słów: Na tej strzale zbuduje mój kościół. Jeszcze się nie znają. To jest sam początek, pierwszy rozdział Ewangelii. Postawa Piotra zupełnie obcego, przychodzącego, pełnego zapału, zaciekawienia, posłuchał swojego brata Andrzeja i poszedł za Jezusem. Przyszedł do Jezusa. I słyszy, w pierwszym dialogu z, Piotr, z Piotra z Jezusem, Piotr słyszy słowa, że Ty będziesz fundamentem, i na Tobie będę budował mój kościół. Zobaczcie. Jaka to piękna, dobra nowina dla nas. Chrystus nie wybiera nas, nie powołuje nas przez nasze osiągnięcia, przez wielość naszych modlitw, przez naszą świętość, którą mamy. Tylko zna nasze serce i powołuje nas przez to, kim możemy się stać, a nie przez to, kim jesteśmy, cośmy osiągnęli. Powołanie uprzedza to wszystko, co piękne, w relacji. Nie zawdzięczamy, nie ze względu na swoje osiągnięcia, zostajemy powołani, ale ze względu na miłość Jezusa i na to, że naprawdę nasze serca zna. A więc jeśli jesteś powołany, to dlatego, że Bóg zna Twoje serce. Co więcej, każdy z nas, jeśli odpowiednio się wyciszy, i otworzy na łaskę Chrystusa, usłyszy swój głos powołania, usłyszy swoje imię, po nim słowa pójdź za mną. Andrzej i Piotr, dwóch braci. Gdyby nie Andrzej, to Piotr by nie spotkał Jezusa. Ważne jest świadectwo tych, którzy pójdą do nieznających Jezusa i opowiedzą Mu o Nim. Ale to było możliwe tylko dlatego, że Andrzej odkrył, kim naprawdę jest Jezus. Powiedział o Jezusie, znaleźliśmy Mesjasza. Z niezwykłą pewnością. Znaleźliśmy. Nie powiedział Piotrowi, bracie, jest Jezus, o którym mówią, że jest Mesjaszem. To jest Jezus, który podobno jest Chrystusem. To spotkanie tajemnicze w domu, gdzie pozostali u Jezusa Jego nowi uczniowie, sprawiło, że Andrzej był pewien. Znaleźliśmy Mesjasza. Niezwykłą pewność musiał mieć w głosie, w swoim spojrzeniu, bo gdy powiedział te słowa, to Piotr dał się poprowadzić i przyszedł do Jezusa i stał się kefasem, stałą. Dostał nowe imię i nowe zadanie. Ważna rola Andrzeja, ważna jest rola świadków, którzy sami pewni tego, kim jest Jezus, mają odwagę iść dalej i głosić go tym, którzy go jeszcze nie znają. Głosić go, aby ci, którzy go jeszcze nie znają, poznali go i byli naprawdę ważną częścią konstrukcji Kościoła. Ci, którzy jeszcze nie znają Jezusa, może okazać się, że będą jego fundamentami w tej budowli kościoła. Tak jak Piotr, który staje się fundamentem, skałą, na której powstaje kościół. Musimy ewangelizować. Musimy iść do innych i głosić im Jezusa. Bo jeśli tego nie zrobimy, to ci inni nie przyjdą do niego, nie poznają go. I nam w kościele będzie ich brakować. Nam się Kościół będzie bez nich sypał. Jeszcze jedna myśl tej dzisiejszej Ewangelii: o to w pierwszym rozdziale słyszymy o powołaniu Piotra, Ty jesteś Szymon i będziesz nazywał się Piotr, a w ostatnim rozdziale, w rozdziale tej Ewangelii Jana, znowu będziemy słyszeli o powołaniu Piotra. Teraz jeszcze tego nie ma, tych trzech słów. W ostatnim rozdziale Jezus powie do Piotra: Pójdź. Za mną. Teraz jeszcze tego nie powiedział. Cała przygoda Piotra, i warto czytając Ewangelię Świętego Jana, przyglądać się właśnie Piotrowi. To będą chwile zawahania, słabości, wiary, wyznania tej wiary i zaprzeczenia wierze, zaparcia się, ucieczki spod krzyża, a potem pytania: Piotrze, czy ty mnie kochasz? Po tym wszystkim, cośmy razem przeżyli, czy ty mnie kochasz? I po tym wszystkim słowa: pójdź za mną. Paść, baranki moje. Mówię o tym dlatego, że to powołanie Piotra dokonywało się przez całą wędrówkę Jezusa w Galidei, Judei, Samarii, przez całe jego nauczanie, przez takie można powiedzieć zwykłe wydarzenia, a nawet chwile niewiary, słabości, zwątpienia, zdrady, zaparcia się. Również takie momenty są wpisane w powołanie człowieka. W powołaniu liczy się to jedno pytanie: Czy ty mnie kochasz? Bo jasne, że jesteś, nie jesteśmy Ale ja święty Piotr: Czy ty mnie kochasz? Piotr odpowiedział: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty znasz moje słabości, niewiarę, grzechy. Ty wiesz, że Cię kocham. I na to Jezus mówi, pójdź za mną. I to jest jego powołanie.